Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że udźwignę te wszystkie pochwały, które tutaj dostałem, jak bardzo jestem doświadczonym biologiem. Rzeczywiście, Bogdan Browarski z tej strony, pracownik Parku Narodowego obecnie, to zawsze było moim marzeniem pracować w ochronie przyrody i może inaczej. Zawsze chciałem wiedzieć wszystko o wszystkich organizmach. No to się okazuje takie marzenie trochę niespełnialne. Teraz moje dziecko, mój synek teraz mówi o tym samym, a mam nadzieję, że mu przejdzie tak jak mi, ponieważ okazuje się, że nie da rady po prostu. Nie da rady znać się na wszystkim, trzeba wyjąć jakąś specjalizację z tego całego galimatiasu i się nią po prostu zajmować na całego. Chociaż marzenia trzeba mieć, także może źle. Proszę Państwa, dzisiaj temat wykładu jest dosyć trudny, ale mam nadzieję, że jakoś przez niego przejdziemy łatwo i przede wszystkim przyjemnie. Natomiast to co ja będę chciał osiągnąć, to zupełna zmiana postrzegania tego wszystkiego, co nas otacza, zwierząt na pewno. Ponieważ no, zobaczymy, że nie wszystko jest takie, jakie nam się do końca wydaje, z takiego zwyczajnego przyzwyczajenia, tak? Z tego, że traktujemy pewne rzeczy jako oczywiste, a nie powinno tak być. Czyli ptasi móżdżek, czy centralna jednostka obliczeniowa o różnorodności międzygatunkowej układu nerwowego. Dobrze, to ja tutaj. Już się zamieszało coś. Dobrze. Okej. Proszę Państwa, różnie to wygląda u różnych zwierząt. Jeszcze raz się przepraszam, wtrącę. Nie widzimy prezentacji. Ja bynajmniej w tej chwili też nie widzę. Za chwilę prezentację zacznę. Okej, dobra, dobra, to nie chciałem. Najpierw chcę trochę Dobra. modelować jako ja. Proszę Państwa, jest jakby trochę trudno na początek to wszystko ogarnąć, ponieważ różnorodność gatunkowa zwierząt jest niesamowita i jakby żeby przejść przez cały szereg tych różnic układu nerwowego, no musielibyśmy spędzić chyba tutaj 2 dni ze sobą, więc ja spróbuję to trochę uprościć do pewnych takich kardynalnych zasad, które tym światem rządzą. Zresztą nie jestem specjalistą neurobiologii, zajmuję się ochroną przyrody, więc pod tym kątem będziemy próbować to wszystko bardziej ugryźć. Mam nadzieję, że po tym wykładzie też Państwo nie spojrzą do tego stopnia inaczej na owady i ptaki i inne stworzenia, że będą się Państwo czuli na przykład w parku nieswojo, że ktoś obserwuje, ktoś notuje. No, oczywiście żart. Dobrze. Więc zaczniemy prezentację. Mam nadzieję, to się kompletnie uda. Jest OK. Dobrze, mam nadzieję, że prezentacja jest widoczna. Może zaczniemy od tego slajdu tytułowego, ale nie na długo. Proszę Państwa, od czasów Schleidena i Schwana, jeden z tych panów ukuł teorię, że wszystkie zwierzęta są zbudowane z komórek, drugi dołączył jeszcze do tego rośliny. Wiemy, że wszystkie rzeczywiście organizmy zbudowane są z takich podstawowych cegiełek zwanych komórkami. I tutaj zaczynają się wszystkie podobieństwa, tak? Bo wszyscy jesteśmy po prostu tak naprawdę podobni, tak? I podobna jest budowa komórek tak naprawdę, no, różnimy się oczywiście trochę z roślinami bardziej, natomiast to nie będzie dzisiaj przedmiotem naszych dywagacji. Układ nerwowy. Układ nerwowy, jak już wchodzimy troszeczkę głębiej, będziemy próbować tak się posuwać ku większym komplikacjom powoli. Układ nerwowy oczywiście jest zbudowany z neuronów. To są trochę bardziej wyspecjalizowane komórki, tak trochę z przekąsem, trochę bardziej, bo to już jest specjalizacja dosyć duża. Poznanie ich budowy zawdzięczamy Hiszpanowi Ramonowi Cajal,
No to był dosyć genialny człowiek, ponieważ z jednej strony miał być malarzem, ale coś nie poszło i został medykiem. Potem został też jeszcze takim naukowcem akademickim, ale nie pozbył się tej wrażliwości artystycznej i takiego otwartego umysłu. Ten otwarty umysł to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy w nauce, ponieważ dzięki temu ten naukowiec jakby intuicyjnie przeczuł pewne rzeczy, których jeszcze wtedy no, nie można było tak do końca naprawdę sprawdzić. Zresztą spierał się o funkcję neuronów i budowę mózgu kręgowców i nie tylko z panem, który nazywał się Golgi. To nie jest przypadek, to ten sam Golgi od aparatu Golgiego, czyli od badacz mikrostruktury komórek. I gdzieś tam przy błyskawicach i zgrzytach w tym sporze, tak, bo obaj panowie wymieniali się poglądami, co jest możliwe, tak naprawdę, co nie jest możliwe, bo były to czasy, przypomnijmy, był to jeszcze XIX wiek, czasy, kiedy nie do końca wiadomo było, no, teoria komórkowa była dosyć świeża. Natomiast to, że właśnie mózg jest jeszcze z innych komórek zbudowany niż w ogóle ta reszta rzeczywistości, reszta organizmów, no, był też dosyć świeżą koncepcją, a już w ogóle badanie mikrostruktury, tak, pod takiej ultramikroskopowej tych komórek było w ogóle jakąś czarną magią dla niektórych badaczy. No, przypomnijmy tylko, że jeszcze niedawno panowała teoria samoródstwa, czyli tego, że z brudu czy też tam z powietrza rodzą się po prostu bakterie i tyle, tak? Nie? No, nie było do końca wiadomo, co jest co. Panowały takie trochę wsteczne poglądy, a tu nagle takie odkrycie. Ale dzięki temu właśnie wiemy, że to neurony budują układ nerwowy. Komórki, które dzięki temu, że mają spolaryzowaną błonę komórkową, tak przekazują ładunek elektryczny wzdłuż włókna, tego dłuższego, tak, tutaj wzdłuż aksonu, od ciała komórki dalej do tych włókienek końcowych, gdzie potem przekazywany jest impuls dalej chemicznie między synapsami, ale to już są takie, wydaje mi się, szczegóły niezbyt adekwatne do tego, o czym chcemy tutaj mówić. Zbyt szczegółowo. Co ciekawe, co warto zaznaczyć, bo potem to się jeszcze pojawi, ten problem. Na włóknach zwierząt, no, tak zwanych ewolucyjnie trochę wyższych, tak, pojawia się tak zwana osłonka mielinowa, coś takiego, co można porównać do izolatora, tak. Przepraszam, jak mamy kabel elektryczny, to na zewnątrz jest izolacja, a w środku jest przewód metalowy. Dzięki temu, wiadomo, lepiej, szybciej i sprawniej przewodzony jest impuls. Tutaj zasada jest ta sama. Osłonka mielinowa też izoluje tą elektrykę, plus jeszcze pozwala przyspieszyć trochę ten sygnał. OK. Jeżeli przejdziemy do takich prostych schematów układów nerwowych, no to warto zacząć od najbardziej nam odległych zwierząt. U stóp, u jamochłonów i robaków płaskich raczej te układy nerwowe są dosyć takie, no, nie wiem, czy można mówić właśnie o układzie nerwowym, raczej rozproszone i są to takie sieci nerwowe, chociaż już u wypławka, czyli robaka płaskiego, pojawiają się pnie nerwowe i taka drabinka, która no, już tak się lepiej trochę centralizuje. Dalej jest coraz więcej komplikacji i widać po prostu, że w toku ewolucji tak, ta centralizacja jest coraz większa. Widać, ma znaczenie dosyć duże przystosowawcze, tak, więc jest promowana przez dobór naturalny, który jest, jak wiadomo, taki ślepy, troszeczkę jak coś się przydaje, to jest promowane. Jeżeli coś się nie przydaje, to najczęściej przedstawiciele z takim właśnie rozwiązaniem niestety do naszych czasów nie przetrwali. Tutaj warto zwrócić uwagę na układ nerwowy owada, bo skupimy się głównie niestety ze względu na moje fascynacje na owadach, trochę na ptakach i trochę na ludziach.
Myszy niestety będziemy musieli zostawić na boku. Jestem właścicielem obecnie kilku myszy. Wcześniej było to kilkadziesiąt myszy. No, tak się trafiło. OK. Tak wygląda z kolei układ nerwowy kręgowca. W tym wypadku jest to ryba. Tutaj już możemy mówić o takim scentralizowanym, ośrodkowym układzie nerwowym, gdzie jest wyodrębniony dobrze mózg i rdzeń kręgowy. Dobra. Przejdziemy na chwilę do zupełnie innej grupy zwierząt, do owadów. Tutaj są znaczne różnice pomiędzy tym, co obserwowaliśmy u kręgowców, a co tutaj jest, jaka tutaj jest budowa mózgu. U owadów jakby te różnice w budowie wynikają głównie z tego, że wyobraźcie sobie Państwo, że nagle wyrastają Wam na głowie dwa takie duże ciała, prawie jak do wielkości ramion człowieka, gdybyśmy to przyrównali do tej skali, które odbierają fale elektromagnetyczne, częściowo zapachy, częściowo mogą służyć jako takie elementy na słuchu, tak? Takie, powiedzmy, że uszy. Do tego jeszcze odbierają różne sygnały chemiczne. Niektóre ćmy na przykład potrafią wywąchać pojedyncze cząsteczki chemiczne feromonów, tak, z kilku kilometrów. Jeszcze do tego skierować się akurat w tym kierunku, skąd one napłynęły. To jest w ogóle organ, który jest bardzo, bardzo czuły i bardzo mocno wyznacza, tak, budowę tego owadziego mózgu. Zresztą tutaj te niebieskie, duże niebieskie, ciemno-niebieskie plamy, to są właśnie obszary, które odpowiadają za obsługę czułków, tak, anten. Inną taką ciekawostką, tak, jest to, że u góry czerwone takie duże struktury to są ciałka grzybkowate, zwane początkowo, zresztą też przez pana Kajala, ciałkami, był corpus pedunculus. No niestety ta nazwa się, znaczy może na szczęście, bardziej źle powiedziałem, na szczęście ta nazwa się nie przyjęła. No, brzmi trochę dziwnie, ale ciałka grzybkowate już bardziej pasowały i wszyscy podjęli tą nazwę. Zwracam uwagę na te struktury, ponieważ one u owadów są bardzo aktywne przed wykonaniem jakiegoś zadania, tak stwierdzono w badaniach, i aktywują, połączone są z ośrodkiem odpowiedzialnym za nagrodę. Więc jak coś zrobimy dobrze, to wygląda na to, że właśnie w ciałkach tych grzybkowatych odbywa się cała analiza problemu, a potem jak się uda, to oddychamy, znaczy czmiel sobie oddycha głęboko, gdyby mógł oczywiście, bo czmiel oddycham przed szczelinkami, więc trochę to jest utrudnione, więc nie westchnie taki owad, ale okazuje się, że to są główne takie ośrodki analizy problemu. Teraz przejdziemy do pokrewieństwa. Trochę sam rysowałem ten diagram, więc jest krzywy, to od razu widać, ale mam nadzieję, że jego znaczenie jest widoczne, bo to, co głównie tutaj zwraca uwagę, jest to ten problem, że ptaki, jeżeli porównamy je z filogenezą tutaj nas, naczelnych, tak, po stronie lewej, to ptaki po stronie prawej się okazuje, że są dosyć młodą grupą. To jest ważne. Że mimo, że nazywane są, tak, żywymi dinozaurami, to one są dosyć nową grupą, która oddzieliła się, no, całkiem niedawno, jeżeli chodzi o czas taki geologiczny. Natomiast my jesteśmy jako naczelne, jako ssaki też dosyć już taką starą grupą. Dlatego no, nie możemy też o ptakach mówić, że są jakieś strasznie prymitywne, tak, od razu z tego, jakby z naszej pozycji z góry zakładać, że są one jakimś takim zupełnie niższym bytem. One są stosunkowo młode, więc
powinny być dosyć dobrze dostosowane do warunków, w jakich żyją. I tak jest. Dobra. Wracając, tak, bo będziemy zawracać do owadów czasami, wracając tutaj do owadów, się okazuje, że tak wygląda mniej więcej drzewo pokrewieństw między jedną tylko rodziną owadów, tak, czyli pszczołowatymi. Więc jeżeli porównamy tutaj to drzewo filogenezy głównych grup tak, kręgowców z tym drzewem dotyczącym owadów, to od razu rodzi się zawrót głowy i lekkie zmęczenie, ale to jest, myślę, że jest to zrozumiałe, ponieważ jak dobrze poszukamy w internecie, okaże się, że 3/4 praktycznie gatunków odkrytych na świecie i prawdopodobnych jeszcze do odkrycia, to są owady. Tak? To jest różnorodność niesamowita, reszta to już inna historia. Dobrze, proszę Państwa, wracając do mózgu jako takiego, nasze poczucie wyższości, tak, bierze się stąd, że mamy tutaj korę nową, czyli takie struktury, które odpowiadają za no, myślenie logiczne, tak, analizę problemu, wielu problemów zresztą, tak, i ich rozwiązywanie. W czasach, kiedy jeszcze poszukiwano siedliska duszy, no, były różne jakby trafienia i różne cele, między innymi ta właśnie kora nowa była też podejrzewana o to, że jest siedliskiem duszy. Do tej pory nie wiadomo, gdzie dusza się znajduje, także ta tajemnica jeszcze jest do odkrycia, na szczęście. Natomiast posiadanie tak ładnie upakowanego, dużego mózgu uznano za to, uznano za ten moment, tak, w którym ludzie przeważają nad resztą stworzenia i koniec. No, będziemy próbować sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tak naprawdę jest, i myślę, że to pytanie będzie no, trudne i ciężko na nie odpowiedzieć trochę, ponieważ jak się okazuje tutaj na tym zestawieniu, te same struktury mają również inne zwierzęta, włącznie z ptakami, tak? Nie jest to dla nas jakieś wyjątkowe. Ptaki też tą część płaszcza, bo tak się nazywa struktura, z której powstaje tutaj kora mózgu, tą część również posiadają, tak? To jest ten pomarańczowy fragment widoczny na wszystkich trzech obrazkach. Tak, nie dziwi nas zasadniczo, chyba że u makaka, czyli takiego trochę niżej stojącego w tej drabinie ewolucyjnej naczelnego, tak, są te struktury obecne, natomiast że są u gołębia, to już może być trochę większe zdziwienie. Stąd też wynikałoby, że zarówno my, jak i ptaki możemy problemy takie naprawdę dosyć głębokie, tak, wymagające kojarzenia, wymagające wyobraźni, wymagające przede wszystkim sięgnięcia do wspomnień, na przykład, żeby przywołać jakieś momenty, w których problem był podobny, a teraz stosujemy to rozwiązanie do nowego wyzwania, że powinny to być podobne schematy u wszystkich tych zwierząt. I jak się okazuje w najnowszych badaniach, tak w zasadzie jest. Nie jesteśmy jakoś jacyś wyjątkowi. Tutaj jeszcze na chwilę zatrzymamy się przy mózgach różnych zwierząt będących ssakami. No i też trzeba powiedzieć, że nie jesteśmy jacyś strasznie wyjątkowi pod tym względem. Ciężar mózgu człowieka to jest mniej więcej kilogram i 300 gramów. Czy to jest dużo, czy jest mało? W stosunku do ciała rzeczywiście jest to dosyć dużo. Natomiast są zwierzęta, które ten stosunek mają podobny. W większości jednak jest to jednak stosunek mniejszy. Ciężko powiedzieć, czy po prostu wynika to z dostosowania, upakowania, konieczności upakowania trochę bardziej tego mózgu w czymś w mniejszym ciele. Być może tak.
Natomiast wydaje się, że wielkość mózgu nie do końca ma odwzorowanie w inteligencji czy tego typu zdolnościach nazywanych szumnie kognitywnymi, tak? Czyli zdolnościach poznawczych. Nie wiąże się to aż tak chyba bardzo. Spróbujemy też, myślę, że ważną rzeczą tutaj, jeżeli rozmawiamy o układzie nerwowym, jest odpowiedź na pytanie, czy zwierzęta mają w takim razie świadomość, tak? No bo skoro są podobne, skoro zbudowane są z podobnych cegiełek, skoro układ nerwowy jest też dosyć podobny, te same struktury gdzieś tam po tym układzie nerwowym się pojawiają, no to, przepraszam, w takim razie może mają też świadomość, tak, której zresztą bardzo długo im odmawiano, tak, no bo to my ludzie jesteśmy tacy wyjątkowi. Chociaż trzeba też trochę wrócić do XIX wieku. Twórca pojęcia ekologia, człowiek, który pierwszy raz użył słowa ekologia, czyli Ernst Haeckel, był monistą, czyli wyznawcą takiej teorii, że wszystkie organizmy są częścią jakiejś większej całości, tak? Mało tego, że elementy środowiska są częścią jakiejś większej takiej organizacji, że każdy kamień tak naprawdę, każdy czmiel, każda sroka tutaj na obrazku, ludzie, zwierzęta, rośliny, kamienie, że mają część, można to nazwać swego rodzaju duszy, tak? Że są częścią pewnej większej energii. No, XIX wiek miał swoje prawa, natomiast może w innej wersji okaże się za chwilę, że rzeczywiście wszyscy mówię o zwierzętach i nas, mamy trochę tej świadomości być może gdzieś w sobie ukrytej. Typowym doświadczeniem badającym to, czy zwierzę jest świadome tego, że jest odrębnym elementem od środowiska i że ono jest tym, kim jest, jest test lustra. Jak Państwo widzą, stawia się zwierzę przed lustrem, najpierw malując mu jakąś kropkę na ciele. Tutaj jest sroka z taką żółtą kropką na podgardlu. Zwierzę nie wie, że ma tą kropkę tak narysowaną, dopóki nie przejrzy się w lustrze. Większość zwierząt ten test lustra oblewa, mówiąc kolokwialnie, ponieważ zaczynają walczyć z rywalem, który się w tym lustrze kryje, albo ignorują go, no, z niewiadomych przyczyn, tak, być może myślą, że po prostu to drugi osobnik i nie ma to znaczenia. Tu warto zaznaczyć też, że nie wszystkie osobniki danego gatunku czasami reagują tak samo na lustro. Tak? Nie wiadomo do końca, też to badacze trochę frapuje, od czego to zależy. Też Państwo na pewno mają w domu doświadczenia różne. Koty na przykład, niektóre reagują na lustro jakimś wrogim zjeżeniem się, bo myślą, że to drugi kot, a niektóre koty nie reagują na lustro, inne wydają się wiedzieć wręcz, że to one same. Warto może w tym momencie trochę zboczyć z tego testu i być może wniosek z tych naszych dywagacji może być taki, że po pierwsze, nie wszystkie osobniki danego gatunku, tak jak ludzie zresztą też, no, może nie jest to, nie będę popularny i lubiany za to, co powiem, ale no, ludzie też nie wszyscy jakby są w tym samym stopniu posiadaczami różnych umiejętności. Może tak to zamknijmy. I zwierzęta być może też, tak? Być może różne osobniki, a nawet może na pewno, różne osobniki reprezentują różny poziom możliwości, tak? Uczenia się i reagowania na różne bodźce. Tym bardziej jeszcze może warto dodać, że większość badań, proszę Państwa, niestety na zwierzętach prowadzi się w jakich warunkach? Laboratoryjnych, tak? Używa się do tego często myszy, które są hodowane w laboratorium od niesamowitych jakichś tam pokoleń. Często bierze się też tak zwierzęta gdzieś tam ze środowiska. Natomiast odpowiedź na pytanie, czy tutaj takie zestresowane osobniki mogą trochę inaczej reagować tak, na warunki laboratoryjne,
w porównaniu z tym, co się obserwuje w naturze, bo w naturze na przykład obserwuje się ptaki, które używają narzędzi, które się bawią, które się uczą różnych rzeczy. Natomiast te same osobniki czy osobniki tego samego gatunku w laboratorium z jakiegoś powodu nie chcą tego robić na przykład. I tu jest też problem taki badawczy do rozwiązania. Natomiast no, oprócz tych dywagacji, tak, okazuje się, że ten test lustra też nie jest taki doskonały, tak? Natomiast go można trochę modyfikować, na przykład nie wprost naklejając tam jakąś kropkę, tak, bo być może zwierzę jakby widzi nienaturalny element na swoim ciele i go po prostu zdejmuje, nie mając świadomości, tak, czy to jest moje ciało, czy nie. Po prostu intryguje je jakiś element, który po prostu trzeba zdjąć, trzeba go dotknąć. Więc tą metodę czasami się modyfikuje, na przykład jest taka modrowronka, którym dano za zadanie ukryć, czy dano pokarm, tak, które one ukrywały. I tu okazywało się, że jeżeli w pomieszczeniu, w którym one ukrywały pokarm, było lustro, tak, to one reagowały trochę inaczej niż na sytuację, w której w pomieszczeniu był inny ptak. Ponieważ modrowronki najbardziej obawiają się złodziejstwa, ponieważ same są złodziejami, więc po prostu myślą, że każdy chce je obrobić. I one w obecności innego ptaka w pomieszczeniu, po usunięciu tego drugiego osobnika, zmieniały położenie tej swojej spiżarni, no widocznie uważając, że skoro ktoś to widział, to zaraz przyjdzie i pozbawi je tego pokarmu. Natomiast jeżeli w pomieszczeniu było lustro i ta modrowronka widziała drugiego osobnika w lustrze, czyli siebie, takiej reakcji nie było. Więc prawdopodobnym jest tutaj wnioskowanie, że one wiedzą, że to lustro jakby nie kryje drugiego osobnika, który chce je obrobić, tylko po prostu są to one same. I no, nie będę mówił o meandrach świadomości u ludzi, tak, bo to te meandry sami znamy, bo nimi jesteśmy. Natomiast drugim takim biegunem będą tutaj owady. Tu na drugim zdjęciu jest uchwycony przeze mnie trzmiel ziemny w locie. Stąd taki obraz, że jakby ciężko określić, czy też owady mają jakąś taką świadomość samych siebie. Z jednej strony różnice poznawcze, tak, różnice w ekspresji są na tyle duże, że no nie wiemy, jak mają zareagować owady na same siebie tak naprawdę w lustrze czy w czymkolwiek innym, tak? Jak wskazać, że mają one jakąś świadomość. Natomiast jeżeli się dobrze zastanowimy, to trzeba odpowiedzieć na to pytanie, że prawdopodobnie jakieś na pewno zaczątki są, ponieważ żeby określić pszczoła, żeby określić, że zmienia swoje położenie w przestrzeni, musi mieć poczucie samej siebie, tak? Świadomość, że to jej głowa przekręca się, czy jej ciało zmienia położenie, a nie rzeczywistość dookoła, tak? Bo gdyby było odwrotnie, tak? Gdyby nie było tej świadomości posiadania własnego ciała, no ciężko byłoby w ogóle nawigować, tak? Bo skądinąd fantastyczny organ centralny, jaki posiada pszczoła czy czmiel, miałby wiedzieć, czy to on się porusza, tak, czy porusza się wszystko dookoła niego, co komplikowałoby w ogóle poruszanie się w przestrzeni. Dobra, to już żeśmy skomplikowali chyba sprawę na maksa. Do tego dochodzi jeszcze taka no, dosyć fajna rzecz, tak, ponieważ my ludzie mamy swoją kulturę, tak, zwyczaje, narzędzia i też próbowaliśmy tak dawniej wskazywać, że to właśnie te rzeczy, tak, że my produkujemy narzędzia, że mamy jakąś swoją kulturę, że to nas odróżnia mocno od zwierząt, tak, które tych kultur żadnych swoich nie mają. No i właśnie ostatnia twierdza upadła też, bo okazuje się, że zarówno ptaki można podejrzewać o posiadanie własnej takiej
czegoś, co w definicji kultury już wchodzi, niektóre gatunki. Mało tego, trzmiele, też ostatnio mocno bardzo wykorzystywane w badaniach, też podejrzewa się o możliwość przekazywania tak wiedzy i taką no, posiadania czegoś, co my nazywamy już kulturą. Zaraz wyjaśnię obie sprawy. W zeszłym roku bodajże w internecie na zasadzie wiralu pojawiały się filmy, na których gawrony zjeżdżają po śniegu z dachów, z samochodów, bawią się tak najlepsze. Zresztą pierwszy przykład takich zabaw u ptaków. Wiemy, że ptaki potrafią się bawić, tak? Na przykład papugi, no to już jest w ogóle majstersztyk takich różnych możliwości tak umysłowych. Natomiast krukowate, jako takie kawki, gawrony i wrony, też potrafią się bawić i robią to widocznie no, dla własnej przyjemności. Tak? Jeżeli robią to dla przyjemności, znaczy, że nie ma tutaj w głównym jakby nurcie tego problemu, tak? Nie ma tutaj żadnej jakby, jak to nazwać, przepraszam, zabrakło mi słowa, no, takiego waloru dostosowawczego, tak? Czyli to nie służy jakiemuś dostosowaniu, lepszemu, nie wiem, lepszemu życiu, tak, w środowisku. Pomijam oczywiście naukę polowania i tego typu zabawy, tak? Ale mówimy tutaj o, nie wiem, o zjeżdżaniu na plecach z szyby samochodowej albo nie wiem, rzucaniu jakimiś patykami. Czy też taki też dobrym przykładem książkowym były kruki w wieży Tower, gdzie tam osoba, która je doglądała, też z niektórymi utrzymywała takie dosyć zażyłe stosunki i te kruki się bawiły. Jeden z nich na przykład mógł udawać martwego. Także też tutaj jest sporo krótką bez zachowań, które nie, wydają się na pierwszy rzut oka nie służyć żadnemu takiemu dostosowaniu ewolucyjnemu, ale tylko przyjemności. Poza tym ptaki wytwarzają narzędzia. To też znany fakt od dawna, chociaż teraz pojawiają się też nowe obserwacje. Jeszcze mało tego, że ptaki wykorzystują rzeczy, które tak, bo najprościej jest znaleźć kamień i użyć go jako młotka do rozbijania żołędzi czy orzechów. To wiemy. W przypadku ptaków tymi prostymi narzędziami są na przykład kaktusy, tak, przepraszam, kaktusowe kolce, czy właśnie, jak w przypadku ścierwników, kamień do rozbijania jajka, takie narzędzia, których nie modyfikujemy. Ale co, jeśli Państwo dowiedzą się, że ptaki też mają narzędzia, które modyfikują, na przykład potrafią tak dobrać gałązkę, którą wybierają starannie, potem pozbawiają ją różnych odrośli, następnie wybierają taki fragment tej gałęzi, który jest w kształcie haczyka i dopiero ten haczyk po tych wszystkich modyfikacjach używają jako taką wędkę na pędraki lub na przykład w laboratorium też stwierdzono, że jedna z wron brodatych, które były poddawane eksperymentom, na przykład potrafi produkować narzędzia z drutu, prostego drutu, który wygina, żeby miał haczyk. Tak? Także o jeden krok tak do przodu są narzędzia i te narzędzia są czasami też modyfikowane. Tu przy tym problemie też warto powiedzieć, że stwierdzono, że wrony brodate też mają taką swoją powiedzmy kulturę, tak, bo te narzędzia, one akurat narzędzia produkują z liści pandanu, takich dosyć sztywnych listków, które wycinają różne kształty. Zależnie od tego, jak larwa się ukryła, taki kształt jest potrzebny. I okazuje się, że różne ząbki na tych liściach, one tam sobie wycinają i ta struktura tych narzędzi zmienia się jakby wraz z miejscem, w którym one żerują i w różnych takich, powiedzmy, subpopulacjach, tak, na wyspach pacyficznych. Wygląda na to, że po prostu niektóre ptaki wycinają trochę inaczej te narzędzia i przekazują tą wiedzę lub też przelatują gdzieś indziej i ta wiedza się rozprzestrzenia. Także są narzędzia,
I wydaje się, że pojawia się kultura, tak? Bo kultura to jest po prostu, bo w komedii tak narodziła się nowa świecka tradycja. Kultura wynika z tego, czego żeśmy doświadczali, tak? Czy możemy to przekazać innym osobnikom w populacji i czy te inne osobniki w populacji podejmą to i przekażą dalej, tak? Tak się rodzi, powiedzmy, najpierw tradycja, tak, która dotyczy jednego pokolenia, a potem kultura, która jest przekazywana przez pokolenia gdzieś tam dalej. I tu wygląda na to, że rzeczywiście te takie kulturowe naleciałości są u ptaków przekazywane, to po pierwsze, mało tego, są też przekazywane u owadów, co wygląda dosyć na no, krótko mówiąc, czy na pewno prowadzący ma rację. No cóż, badania nie kłamią. Okazuje się, że czmiele też potrafią się uczyć od siebie. W warunkach laboratoryjnych czmiele uczyły się, w zasadzie jeden patrzy przez szybkę, a drugi ma do rozwiązania problem. Problem polegał na tym, że kropelka miodu czy słodkiej substancji jest umieszczona na jakimś talerzyku, do którego, żeby się dostać, trzeba pociągnąć za sznureczek. I okazało się, że rzeczywiście czmiele nie dość, że rozwiązują ten problem dosyć łatwo i no, wiążą jakby ciągnięcie sznurka z tym, że będzie słodka nagroda, to mało tego, ten czmiel, który jest obserwatorem w tym doświadczeniu, też uczy się poprzez obserwacje i potrafi potem rozwiązywać podobne problemy. Oczywiście nie zawsze tak, nie zawsze jest to na tyle skuteczne, ale tutaj możemy wrócić do problemu, czy każdy osobnik w populacji jest taki sam i w takim samym stopniu może się uczyć. Być może nie. Przepraszam, trochę wybiegłem przed slajd. Problem z czmielami i ich właśnie tą kulturą przekazywaną z osobnika na osobnika jest taki, że jakby obserwujemy ten moment, w którym jesteśmy, tak? Wiemy, jak jest, że czmiele żyją w grupach, tak? Czy błonkówki też żyją w grupach rodzinnych, tak? Tworząc jakieś roje takie. Natomiast nie wiemy, jak do tego doszło, tak? Jaka była ewolucyjna droga do tych osiągnięć. Dlatego nie wiemy też, czy to, że czmiele i pszczoły zachowują się tak, jak teraz się zachowują, wynika z jakichś takich po prostu no, prymitywnych, tak, zachowań i po prostu dostosowania, czy nie wiem, lepszego sukcesu, tak, w tych grupach rodzinnych, czy też może były to jakieś właśnie takie najpierw przekazy kulturowe, tak, czyli jeden czmiel drugiemu, a następnie to się przerodziło właśnie w takie zwyczaje, które zaowocowały występowaniem grup rodzinnych, tak, które teraz widzimy. Okej. I tutaj byśmy, że tak powiem, powoli te nasze bardziej skomplikowane dywagacje kończyli. Natomiast proszę Państwa, jeżeli dobrze się zastanowimy, to okazuje się, że te nasze tutaj wnioskowania, tak, z różnych badań i porównania systemów nerwowych, tak, doprowadzają nas do jednej takiej dosyć niebezpiecznej dla gatunku ludzkiego konstatacji, czyli wniosku, że jesteśmy bardzo podobni i pytanie o to, czy owady na przykład doświadczają bólu, jest no, coraz jakby trudniejsze do postawienia, ale również może łatwiejsza jest trochę odpowiedź, tak? Bo odpowiedź jest częściowo już znana i jest prawdopodobnie twierdząca, co być może zmieni trochę jakby układ sił na świecie, to trochę górnolotnie,
ale na pewno też zmieni nasze spojrzenie na doświadczenia na owadach i na to, jak wyciągamy packę na muchy i ją używamy. Ponieważ wydaje się, że niegdyś niepopularne twierdzenie tak, że owady mogą odczuwać ból, teraz myślę, że zdaje się potwierdzać, ponieważ skoro są świadome, a prawdopodobnie są, skoro mogą się uczyć, a mogą, skoro przekazują sobie pewną wiedzę, tak, na zasadzie obserwacji i podobieństw, to wydaje się, a są do nas też podobne, tak, układ nerwowy jest zupełnie ten sam. Kiedyś jakby uważano, że tą granicą, tak, między traktowaniem owadów bardziej poważnie, a mniej poważnie, jest to, czy one doświadczają bólu świadomie. Wydaje się, że tak. Mało tego, robiono eksperymenty, w których straszono czmiele takim mechanicznym pająkiem, dawano po prostu kwiaty do jakby pokarm w kwiatach, na których siedziały takie mechaniczne pająki, gdzie czmiel, który próbował się pożywić z takiego kwiatu z mechanicznym pająkiem, i pająk takimi gąbeczkami ściskał tego czmiela na chwilę, żeby go postraszyć, tak, żeby już jest koniec. No oczywiście po jakimś czasie czmiel był uwalniany. Okazuje się, że te czmiele, które były właśnie tak straszone tymi pająkami, potem omijały te kwiaty, na których były te mechaniczne pułapki. Mało tego, niektóre inne kwiaty traktowały jak podejrzane trochę o to, że mogą też zawierać takie dziwne konstrukcje i też je omijały. Także porównywano to trochę do raz, że no musiały to doświadczenie, tak, analizować, czmiele. No numer dwa, że miały coś, co wyglądało jak stres pourazowy, tak. No więc już takie rzeczy, które nas zbliżają mocno, mocno do siebie. Także tutaj jest sporo podobieństw i myślę, że to powinno też Państwa mocno zastanowić i skłonić do poszukiwań, tak? Bo tak jak na początku wykładu tutaj sobie żartowaliśmy, tak, że przy tym opisie mojej osoby, tak, że jestem osobą, która próbuje powiedzieć, że nie ma szkodników i nie ma chwastów. Rzeczywiście tak jest i może w tym wypadku też Państwa skłonię do tego, żeby patrzeć trochę na te zwierzęta, które nas otaczają, trochę inaczej, przynajmniej trochę bardziej przychylnie. Może z trochę większą podejrzliwością też, tak, że może one też nas obserwują i myślą sobie o nas, jeżeli coś robimy nie tak, że jesteśmy po prostu źli. Dobra. Proszę Państwa, ja będę niestety powoli kończył. Mam nadzieję, że dosyć ciekawie to wypadło. Także przekazuję głos już do studia i spróbujemy trochę poczekać na pytania, mam nadzieję, tak? Halo, halo, czy jestem tak. słyszalny? Dokładnie, dziękujemy bardzo za ciekawy wykład.